Konkurs jest ogólnopolski, jest ważny dla nas, dla organizatorów, chociażby z tego powodu, że jest bardzo duże zainteresowanie różnych ośrodków i południe Polski, Katowice, Nysa, Wrocław, inne, środkowa część Warszawa, Łódź i północ, Gdańsk, oczywiście województwo kujawsko-pomorskie też ma swoich reprezentantów z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza. Także zainteresowanie konkursem bardzo duże i to tylko nas upewnia w tym, że warto organizować ten konkurs. Konfrontacja różnych ośrodków, sprawdzanie umiejętności, to jest bardzo rozwijające. Przygotowania przede wszystkim do konkursu to jest czas bardzo intensywnej pracy, co niewątpliwie rozwija, bo muszą się zmierzyć bardzo często z trudnym programem, bo już uczniowie szkoły drugiego stopnia szczególnie wykonują naprawdę bardzo trudne programy, także tutaj jest to wyzwanie przed uczniami, no i pytanie, czy sobie poradzą. My się przygotowywałyśmy od września, także jak na takie zmagania konkursowe to nie jest długo, to jest pierwszy konkurs mojej uczennicy Amelki. Wszystko fantastycznie. Naprawdę, bardzo mi się podobało. Było dużo muzykalności i intonacyjnie dobrze zaprezentowałaś. Ja jestem dumna za mnie. Amelia Stefańska. Bardzo duży stres i no, trudno było się z tym obyć, ale tam już podczas tego drugiego utworu to już poczułam, że już jestem z tym obyta i no, się ten stres złagodził i bardzo. Jeszcze coś dowiem właśnie, że Amelka przeważnie jest blada, bo to jest taka jej uroda, a to dzisiaj te wypieki na twarzy świadczą naprawdę o tym, jakie to są wielkie emocje. Bardzo lubię grać, staram się codziennie i no, myślę, że w przyszłości zwiążę z tym swoją przyszłość.